Dobra, już jesteśmy z powrotem. Tylko oczywiście Mateusz nie wie, gdzie jest. A już gdzie jestem. Dobra. Nie jestem. Wiem, że zamknąłem się dziś w jakiejś rurze czy coś. Ponieważ musiałem się troszeczkę odpocząć. Dzisiaj już mi coś włosy źle wyglądają. Zobaczymy oczywiście moje włoski. Żeby brzydko nie wyglądałem, żeby wydrwa. Ale co, Mateusz, się ten, bra, kuźwa, Mateusz, idziesz na całość. Fokie, nie! No właśnie, nie wiem, jeszcze jestem. Wiem, że... O, nawet lepiej. O, dobra, lecimy sobie dalej. Jak mówiłem wam, tu mamy... Jest woda i jest to. Nie wiem właśnie czy miałbym to. Woda. Czy to zakryje to jej trzeba? Czy to zakrywa to ładnie? Zakryje to. Aha, czyli tak po prostu normalnie nam zakryje to. O Jezu, źle coś tam. Shit. Jak ja kocham ten stan. Macie to. Tu będziemy mieć tą skrzyneczkę i mamy silnik, prawda? Drewniany. Jeden silnik będzie potrzebny. I dźwignię, żeby wypompować są. A, ja dźwignię tu nawet. Nie wiem, czy to działa to. Powinno teraz wracać do... Skąd tam jest? Ja to powinno wrócić tutaj. Ta lawa, o, wraca na to. Chyba, wraca, no. Nie wiem, czy wraca, czy nie. Ale zobaczymy właśnie, tu jest właśnie ta wypompujemy z... Nie, źle wypompujemy, bo to nie stąd ma wypompować. Ja źle to robię. I tak ma być. Tak, tu będzie się wypompowywać. Ten właśnie przemysł jest tą, bo nie będziemy używać czegoś, co kosztuje nas bardzo drogo. Zresztą może kosztować, kosztować nie kosztuje, ale więcej nam. Teraz nam powinno zadziałać to pompowanie. Dobra, powiem, że to chyba. No, widzicie, tu się troszeczkę przypompowało. No, dobra, jest git. Bo
górę. Już mamy stąd. Niestety tu lawa coś została, to już będzie zniszczona. Wiem, i teraz wszystko będzie teraz się niszczyć, to co jest. To nic tam się nic nie stanie. Zabieramy wszystko. Bo nie widzimy gliszcz, to potem wiecie, to oczywiście to będzie można już rozbudowywać. To jest takie pomyślane z rozbudowaniem. Bo jak się tak, to tu jest sufit chyba. Czy jest inaczej, że nie ma tu sufitu. Jeszcze, ale po prostu można ją rozbudować w każdej chwili, gdybyśmy chcieli. I tak, wodę. Wiecie, że tu takie coś jest, to, tu jest woda. To nasza będzie woda. Mamy czarny, nie mam chyba jeszcze czego. Nie, nie mam tutaj ciemnego. Zobaczcie, o co mi chodzi za chwilę. Byście sobie zobaczyli tutaj. To jest takie coś jak czarny. Czarna rurka. Da. Zobaczcie sami. To jest ta czarna rurka, którą się tu rozwalamy. I omocujemy. Będziemy się nie przymocować. W miejscu, gdzie będą się łączyć rzeczy ze sobą. Tak na przykład, żeby to. Tutaj, tutaj. Na przykład woda jest tutaj, tak? Musieli połączyć tą wodę. Tutaj jeszcze będziemy musieli puścić wodę, tak? O, to. Żeby to jakoś lepiej wyglądało. To, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Trzeba musieli ładnie jakoś to łączyć. Tak, żeby się nie, one nie mieszały. Tak, żeby się nie połączyły, na przykład lawa z wodą, żeby się nie łączyła. Tak, wiecie. Tak, no to już wpadły w dziurę. Pięknie. Wypompowuje się? Wypompowuje się. Czy jest czerwony silnik? Wiem o tym, że jest czerwony silnik. Łączacie? Łączycie ponownie. Spore czoły. Włączacie. Czekacie, żeby niebieski. Teraz włączycie. To nic niebieski się zrobi. Dobra. Już połowę wypompowane chyba. Wypompowałeś tam, gdzie trzeba. Też się pompuje. Dobra. Jeszcze jest w rurach, więc jak coś, to jeszcze w rurach to zostanie. Nie wróci, bo to nie ma prawa wrócić. I potem wam pokażę, co zrobimy dalej. Bo. A, ja troszeczkę inaczej mogę to zrobić. Bo tutaj mogę sobie puścić. No. I to jest właśnie nieprzemyślane. Próbujemy coś i nawet nie przemyślimy tego. Bo miało być to inaczej zrobione. Bo każdy ten miał mieć własny ten. Każda linia miała mieć własny dopływ lawy. Paliwa. Dopływ lawy, co ja mam? Dobrze, dopływ lawy. Dopływ lawy i... Dopływ. Zbiornik, o. Na wodę i na... Więc gramy dalej. Jeśli zobaczycie, że mam słuchawkę, prawda? Mam słuchawkę tutaj. Idzie moja muzyka, która po prostu ja się skupiam na grze, ale też żeby posłuchiwać, żeby wiecie, nie żeby tak się znudzić. Oczywiście wpadłem gdzieś. Z tego nie wiem dlaczego, ale właśnie niestety czasami tak się zapadamy, więc nie martwcie się, jak się nie zobaczycie, że o, nagle ma tutaj gdzieś zapad czy coś. Tak jest. Tu już się chyba już się przepełniło. Z
wyniki są pełne. Nie? Patrzcie, rozwalimy to. Rozwalimy to pompę. Stawimy to. Patrzcie, jak szybko się zapełnia. Dobra, na silniki tu wolaliśmy. To jeszcze się będzie, będzie przetarcie, bo przetoczymy. Wszystko musimy, będziemy musieli przenieść je tutaj. Żeby można jakoś to ładnie wyglądało. To, czyli tak, będziemy musieli puścić silniki, które będą musiały nas przepompowywać nam. Czy jeszcze głębicze? Zrobimy lepiej, powiększymy to sobie. To będziemy się musieli postawić silniki, które będą pompować nam wodę i lawę. To. Dzisiaj taka i tutaj. Zostawimy sobie rurce, żeby po prostu tutaj gdzie estetycznie, bo tu się wstawi wszystkie te, próbujmy nie chodzić po tych. Dobra, wszystko pięknie, idealnie, tu pójdą, o Jezu, oczywiście spadłem. Tak, tu pójdzie ten, tu pójdzie silnik, pójdzie silnik. Dobra, to jeszcze tak, żeby tylko pięknie dalej nie było. Jeszcze jedno to, żeby można było redstone'a wstawić. Myślę, że to się bawić z redstone'em. Dlaczego? To taki wysoki nie powinno być. Przesadziłem troszeczkę, to jest starczy na 2. Teraz tak, właśnie pamiętacie, co ja wrzuciłem szkło? Nie? I pewnie myślicie sobie, po co mi to szkło jest tam. Taką powieść czerwona się zrobiła. Włączymy to. Włączymy to, no. Dobra, niebieskie. Dałem już wszystkie jedzenie? Jeszcze mu to już. Zjadłem wszystkie jedzenie. Myślałem, że mogę na czarnymi. Zjadłem, bo... to jest to. Tam 27 szkła. Szkło jest będzie potrzebne, żeby zrobić. Tak chyba, no. Dwa. Musimy iść na pustynię wziąć. Więc musimy iść na pustynię. W takim razie. Bo jest tylko nam te, są dwa, czyli musimy się na pustynię. Czyli mamy ładną łopatę, która nam tutaj nie wystarczy. Oczywiście Mateuszowi nie wystarczy jedna łopata. Szukał gdzieś tego. O, tu coś było, prawda? Drewno. Tu. Chciałem, że tak będzie. Więc Mateusz zjebie. Dobra. Nie wierzymy. A poza tym musimy pochować troszeczkę rzeczy. Teraz tam do skrzynki. Nie wiem, do przerwy, na przykład te kurzone rurki i te rzeczy. Chyba siedzimy. Będzie. I coś zjeść, by the way, bo mamy naprawdę malutkie jedzenie. Nie przyjąłem piachu. Co w kościół?
to nie wejdzie już. To wejdzie? Nie. Leży świat. Troszeczkę przesadziłem chyba z tym głupotem, co? Przesadziłem troszeczkę, no. Leżko tutaj. A, tu jest łóżko. To mogę wsadzić, to mogę wsadzić. Pewno tyle wtedy mi piachu zostać, czyli idziemy na pustynię. Chciałem jeść coś, jeszcze mam coś tutaj. Oczywiście, że nie. Więc idziemy. Odcineczek może być troszeczkę być dłuższy. Więc prawdopodobnie jak chcecie, to możemy go przerzucić na kilka tych. No i zrobić naprawdę tutaj dziurkę, otwierać, zamykać, żeby jeszcze czegoś mieć. Było śmieci, już wrzucamy. Zawsze śmieci wrzucamy. Jedzenie. Dwie krzanki powinny starczyć. Jeszcze jedno możemy wyleczyć, o. Dwie krzanki teraz, dobra. Pustynia. Nie wiem, która jest godzina, trzecia nad ranem. Czyli jest trzecia nad ranem. Lecimy z piaskiem tym. A też spróbowaliście może na świeczki kiedyś? Nie, nie mam świeczki, bo... Mogę zrobić jedno. Każdym... Może gdzieś taką tuczkę na ścieżkę, na świeczkę. Bierzecie świeczkę. Musicie zdążyć tym, bo to inaczej to idzie. Tak, i zobaczycie, że schodzi, to wtedy świeczkę stawiacie. To jest szybciej, no po prostu strzelać sobie czas. Bo takie coś, a wiem, że takie góry czy coś, to nie wtedy nic działają. Bo tylko na trzy, czemu tylko trzy są? Właśnie jak leci, leci ciągle, leci i leci. Wiem, tym właśnie biorę łopatkę i lecimy łopatką. Temu najlepiej brać sobie dziury tu. Nie martwicie o nic, tylko lecicie, lecicie, trzymacie ciągle tu i tu myszkę i ten i nie musicie nic zrobić, tylko sobie idziecie dalej. O Jezu. Musicie co będzie przed wami. Już mam 50, już mam 38, staki 38. Po prostu wie, tak. Gdzieś tutaj wyrzeczała, tutaj o, przestępujemy. Robimy obrót i lecimy w drugą stronę. Jak się lagowało troszeczkę. Dzisiaj pewnie gdzieś mapkę renderowałem czy coś. Często jeśli tu jest ropa, widzę, że tu jest ropa na tym. Czy może wydobywanie ropy też się przydaje. To jest dobre. Już mamy kolejny stack. Bym wam pokazał, o co mi chodzi z tym świeczką. To jest troszeczkę inny sposób. Zobaczymy to od kota, zrobimy ten jakby tą długość tego. I chyba powinien nam wystarczyć wtedy. Mój automatyczny piec zepsuli oczywiście. Miałem zajebisty automatyczny piec w tym. Może widzieliście, może nie widzieliście, może nie pamiętam, czy widzieliście. Pewnie widzieliście już go. Taki zajebisty. Widzicie, tutaj kiedyś lubiłem. No to było kiedyś. Teraz gdzieś indziej robię. Ale chyba tak robię. Lepiej.
Którzy zostawiacie ze sobą? Nic. Nic nie zostawiacie ze sobą. Ale szybciej nam to idzie. Jak dobrze mieć kilka łopatek w tym samym czasie, patrzcie, są 5 łopatek, 6. 6 łopatek. Próbujemy wykorzystać je teraz, żeby było więcej piachu tego. Mówiłem, że pogubicie, no i tam chwilę tym czegoś tam pogubicie na pewno. Czyli już mamy 5 staków. Czy dobijemy do 6 staków już piachu, zapewne. No i dalej. Łopatka starczy na jakieś 1,5 staku chyba. Się daje. Jestem przynajmniej, ale to na pewno wie. Na starczyłoby wystarczy na więcej. Czy już on zna, 6 staków ma. To nie wiem, czy jeszcze robimy do kolejny taki jakby te dwa paski. Ja zrobimy te dwa paski i kończymy. Lecimy do domku. Żeby był gites, majonez. Wszyscy się cieszyli. Czekajcie. Co to? To było ładnie podał. Wiedziałem, że tyle łopatek, ja bym zrobił tyle łopatek. Jakieś zrobiłem tyle łopatek, wiecie? Tak ośrodkiem, wiecie? Tu trzeba to będzie wrócić, poprawić się. Czyli już troszeczkę stąd to wychodziło nam. Ale chyba już mamy 7 stak. 6, 7, 8 pewnie stak będziemy mieli teraz. Więc to na pewno, już to powinno starczyć nie troszeczkę dłużej. I teraz mamy, zobaczmy ile mamy staków. 6, 7, 8 staków. 8 staków mamy. No, 8 staków po prostu. Przejdziemy się tutaj do tyłu. Czymy. No, dobra. Kiedy jest majonez, że wróci do domku. Wiecie, tu tajemnicze. To tam tajemnicze, to jest tajemnicze. Nie wiem, czy tu coś takiego istnieje. Tam właśnie o to chodzi, że ten mój szmagiczny mój automatyczny piec się skończył. Oh my god, automatycznego pieca. Czyli tu wrzuciłem, tu był piasek chyba, tak? Gdzieś w której skrzynce był piasek. Widzicie co, mu tu ktoś piasek wypadł, mi się skrzynkę w któryś piasek, ten któryś skrzynkę wrzucić. O tak miałem powiedzieć. Nie wiem co powiedziałem dokładnie. Dobra, lecimy tam. Tam też mamy troszeczkę tego. Oczywiście crafting potrzebny będzie nam. Ale za to, że idziemy chodzić, bierzemy to. Idziemy na tamte, w tamtą stronę. Zabierzemy stąd, bo to już nam nie będzie przemne. Widzicie, ta rurka taka, co tu idzie, widzicie te rurki? Te rurki będzie trzeba puścić ziemią. I to puścicie tutaj. Temu właśnie mówiłem, z jednej strony trzeba będzie rurka, która jakby wchodzi, a z drugiej strony ta rurka, co wychodzi. Wychodzi. Mateusz, ty jesteś, masz pomysły. Dobra, czyli tak. Takie coś widzicie i temu właśnie tutaj muszę te zbiorniki stać. 4 zbiorniki.
Lawa, lawa. Tu będzie lawa, lawa. Gdzieś tak na 3 wysokości, żeby to... Oczywiście na 3 wysokości nie wejdzie, tylko jednego tego. Ty zajebiliście na mnie. Nie, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Będę mieć tego więcej. Prawda? Coś tu brakuje. Raz, dwa, trzy, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Czy ja coś zapomniałem? Nie, no powinno być wszystko. No cóż, dobra, na razie mniejsza z tym. Wstawiamy tak, jak mówiłem wam. Wstawiam to, jak tak miało być. Jak mówiłem wam przedtem, to były tu drewniane te prądy. To drewniane miejsce trzeba mieć drewniane. Czyli wszędzie pozbieramy stamtąd, wszędzie drewniane zabieramy. To jest niepotrzebne na razie już. Czekać, zabieramy troszeczkę tutaj. Pod odciąg włączam. Dobra. Mamy już 3. Brakuje jednego, będzie brakować. Tylko nie wiem skąd podkreślić. Mamy jednego na wodę. Na przylawie, czyli woda i lawa będzie potrzebna. Czyli stąd można zabrać, bo tutaj szczerze mówiąc można stąd już zabrać. Ja mogę spompować to odcinanie. Troszeczkę mogę to spompować, wtedy wypompujemy tam trownię, jeszcze się nie będzie działać. Jeszcze nie będzie działać ona. Jeszcze nic wyłączone jest. I puścimy sobie. Nie wiem, tylko modl... Chciałem właśnie powiedzieć, modlmy się, że tylko nie wiedział. A dobra, to będzie podnoszone. Za to, że to będzie podnoszone, to będzie trzeba drogę trochę zwalić. Dlatego znowu będzie trzeba nam stone. Oczywiście za będziemy mieli troszeczkę problemów. Oczywiście dlaczego? Nie mogę do nich przejść. Ja na pewno nie będę do nich przejść już zaraz. Właśnie. To jest właśnie ten problem, który się obawiałem. Co tu jest? Logik? I tak. Dalej lecisz, tu dalej lecisz, tu dalej lecisz. Zejście oczywiście, no to ja. Tam było. Nie czuję statuje, było jeszcze. Dwa już zrobione. O, chyba cztery, tak czy trzy. Zacząć tego. Raz, dwa, trzy. 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 Dobra. Zrobimy tak samo tutaj. Czyli nie wiem dlaczego, ale po prostu mogę tak zrobić. Tu będzie jeszcze potrzebna podłoga, żeby równać tam. To będzie tu. Schowamy ją wtedy. Przestanę, żeby... O. Tu. Będzie w górę. Trzeba iść. Centralnie tam w rogu. Fisz. I teraz centralny środek tutaj. Nie chcę się wybić. Dobra, centralny środek. Wyszło jak ładnie wyszło wam. Wyleciłem.
Ładnie wyleciłem. I będziemy mieli problemik taki jeden. Serio. Ale to się można dół, prawda? Oh yeah. Matyk, ty zajebisz, no mać pewnie. Frem, matyk, wiem. Musimy jak najniżej tutaj. Wtedy. To, to. To jeszcze rozwalimy, dobra, się rozwalam, to rozwalimy. Rozwalimy i tutaj tak postawimy. I tych rekaj jak zwykle. Stawaj, wyjście, Matej. Na siurek. Matej zapomniał rurek, żeby. Rurek to potrzebny sobie do. To. Przypadkiem to będę rozwalony być. To być tutaj rozwalony, dobra. Skoro rozwalimy. Myślę z tym, bo to troszeczkę będzie więcej tych rurek już niż było. Będzie stąd szło. Więc tu, tu, górę, tu, tu, górę. Sam woda będzie szła. A widzicie? Ała. Idiot everywhere, Matej. Ejwrot. To. Czyli tutaj jak rozwalimy, to już będzie gotów na to duże, nie? I tu, że woda będzie szła, to będzie trzeba te ciemne ja polskie rurki hydrauliczne, bo na razie prądowe nie są potrzebne, czyli hydrauliczne to są, nazywają się te, nie ma wszystkie rurki hydrauliczne. Kaszanka mogę jedno gdzieś czekać. Zacznij. To jest, to są rury wodne. I żeby one się nie mieszały nam, wam z innymi rurkami. Mogą to jeszcze niżej zrobić. To jeszcze inaczej. Jeszcze niżej. Żeby wam było, dla mnie było łatwiej. Kobietujemy troszeczkę. Wszystko je mi. Dobra. Tyry. Tyry. Już można normalnie to opuścić brąz, potem gdzie to, bo to musi włączyć nam nasze te rurki. Znaczy, że jest limit tych rurek. Niech sobie myślą, o Matej, może tych rurek wyrzucić ile chcesz. Nie. Wstać, mam limitowaną wersję tych rurek i Matej zrobił z tamtej strony źle. Nie, dobrze. Tu miałeś tak, 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 dobrze. A ty podwójnie to puściłeś. Idiot everywhere. Gdzie tak ma być? Tylko wodę podłączamy się. Tu. 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 Brąz. Silver. Włączone, podłączone. Tutaj. Wodociągi podłączone. Dobra, podłączone. Dobra, dobra, dobra. Idę kobla. Spalić trochę kobla, żeby stone można było robić. Już Matej zrobił odcinek, który jest prawie godzinny. Brawo, Matej. Dobra, jednak odcinek był ten, będzie na połówkę.
wstawimy sobie to. Bierzemy te szkło, wstawimy sobie to. Szkło narzędzi nie było, potem trzeba mieć. Schowamy to na szkło. Gram. O, wow. Pamiętaj, bo to miało być tutaj, miało być pompopki postawione. Widzę, że chyba jeden silnika braknie. Jeśli nam jednego silnika zabraknie, to znaczy, że będzie trzeba jeden silnik wstawić. Wtedy trzeba będzie jeden silnik wstawić. A, to już inna historia. Pochowamy to. Zbiorniczki pochowane. To mogę wyżej postawić, myślicie? To wyżej tak postawić troszeczkę, ale to mniejsze z tym, bo wytrzymajmy tutaj szkło. To tak zostanie. Będzie trzeba to zamienić, dobra. Znaczy, będzie to trzeba zrobić. Nie, dobrze, tu było dobrze. I tu stawimy inaczej troszeczkę. Pięknie, ładnie, pięknie, Matej, pięknie, bardzo pięknie, Matej. Trzeba będzie rozwalić, myślicie? Żeby mieć takie coś. Zakaz chodzenia po tym, to po prostu widzicie to i już. Ja serki za telefon. Ale próbuję się do mnie, bo ktoś dobija się, każdy się do mnie bija. Lecimy, nie sprawdzimy, dobra. Mniejsza z tym jest sprawdzanie. Water. Mogę puścić wodę. Ja mam to sprawdzić, miałem coś zdjęcie. Bram, jeszcze z tym. Jeśli już prawie się wykwam. Dałem się na dół. To by trzeba było wykorzystać. Może co oni tak chcą ode mnie? Tu! Dwa zbiorniki były, widzicie, mi jeden w ogóle był zbiornik przeniósł, by the way. Jeden zbiornik przeniósł na górę. Miałem kobla wziąć chyba. Kobla w ogóle muszę założyć. Nie wiem, co miałem zrobić.
A wodę miałem puścić tędy. Więc co miałem zrobić? To miałem puścić tędy. O kurde, zabraknie mrówek. Więcej te ruki trzeba zrobić, to trzeba być. O Jezu. Tu już nie będę tak więcej tak dużego robił rzeczy. Oczywiście. Nie wiem, czy to podłączyło się, czy nie. Maty zapomnę oczywiście. Chcę sprawdzić. Nie, podłączyło się, bo już ten. Lecz to. Nacieknąć. Już napełniają się zbiorniki. Oj, Matej, Matej, Matej. Już ma tutaj zrobić coś tam. Nie tego zrobić. Sam woda. Dobra, lawa jest na razie. Wodę puścimy w inny sposób. Tu. 18, tu nie ma 18 tych. Raz, dwa i koniec. O, jest, udało się, może uda się. Dobra, wodę podłączyli też jedną. A tamtą wodę, ta, to już woda tamta też się włączyła. Bo jeśli tu będzie płynąć, aha, woda już puszczona też. Więc jakbyśmy teraz poszli, włączyli wodę, którą przy elektrowni. Bo miał plan być pierwszy, że po prostu będziemy mieli. O kuźwo ty. Cześć mogę. Wiem, że masz mała. To miałem pompać. A, jednak jest woda. Dobrze, będą 4 silniki, tylko że wodę spuścić sobie gdzieś stąd. Mam 3 zbiorniki tam, czyli dobra. Tu lawy będzie trzeba. Też jakby inaczej pompować. To się jeszcze wykombinuje tutaj, jak to lawy spuścić, żeby pompować. Dobra, tam już chyba woda pompuje. Trzeba będzie tutaj. Po prostu, żeby pompować. Zobaczcie, czy woda się pompuje. Pompuje się woda. Czyli już mamy płynąć, prawdopodobnie już mamy wodę. Gdzieś tu będzie płynąć woda. Albo już nie będzie płynąć, bo te już coś źle podłączył. Zobaczmy, czy to się wyciągnie. Nie no. Zajebiście. Teraz wcielała się. Dobra. Tu płynie woda, tu płynie. Powinno być ok. Dobra. Co mam powiedzieć wam? No to tutaj teraz tylko została estetyka i podłączenie wszystkich kabli. Które możemy zrobić kable, chyba możemy teraz zrobić, więc pokażę wam łączenie kabli. Zrobimy. Teraz zrobimy tak. Silniki na razie nie potrzebne, więc bez żadnych tych. To będzie nam potrzebne, to będzie potrzebne i to brąz, i to drewniane, czyli to sobie wrzucimy tutaj, zostało to tylko, dobra,
estetykę, to resztę chowanie, wszystkiego to wam nie będę pokazał, bo to naprawdę nie jest opłacane. Pokazywać wam to. 7 tych mamy. A mamy 8, 8, 16. Potrzebowaliśmy, byśmy potrzebowali tego. Co się nazywa? Brukowe. Bruko. Burkowa, czyli po prostu. A, mamy to. Tylko tam redstone to potrzebne. Brukowa. Kaszczynka. Nie, jest redstone jest. Czyli po prostu sobie wstawimy redstone. 16 przed dobrami. 6. Źle zbiłem. Nie pytać. I tak, byśmy ustalili to, chyba to się łączy z tym, prawda? To łączy się, dobra, łączy się. Dobra. I tu. Dobra, i teraz włączymy to. Widzicie, tu nic nie będzie wykorzystywane, więc po prostu wykorzystamy to jako łącznik razem wszystkich tych. I podłączenie kabla na dole będzie właśnie tędy. Środka, próbujemy zawsze, wiecie, środkiem wszystko robić. Już to ładnie wyglądało. Tamy tutaj. Ale spadłem. Widzicie, teraz będziemy dole i szlu. Aha, Mateusz myślał, że się rozpędzi. Pamięta, myślał kogut o niedzieli, a w sobotę łet ucieli mu. Dobra, czy dobra. A, dobra. Udało się nam podłączyć tu górę. To teraz ruszy się elektrownię. Tam troszeczkę to zajmie. Widzicie tu połączenie całe tutaj mamy tutaj, więc jakby dobrze było, jakbyśmy to połączyli w tym samym miejscu, czyli jak mamy tutaj prądownicę, jak się podłączy tam, nie podłączy się, podłączyło się w tym samym miejscu. Widzicie, i teraz nam wszystko powinno teraz działać, byśmy włączyli równie. Będzie tam działać. Dobra. Czyli na pewno powinno teraz działać nam to, tak? Mówicie, że powinno działać. Ale czy to działa? Woda się dalej pompuje tutaj? Nie się pompuje, bo to trzeba na wodę. Trzeba chwilę, żeby to wyłączyło się. Dobra. I nie pompuje się. Nie będziemy na razie lawy pompować, czy coś. Ale chyba widzieliście już podłączenie wszystkiego. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba odcineczek, który zajął na ponad 2 godzinki. Godzinkę nam zajął. Przerobienie elektrowni. Przyniesienie po prostu stołu na górę. A ja bym z wami się żegnał. Był wam komentował. Pokazywał. Nie pokazywał. Po prostu grał. Grał Mateusz. Znaczy Mister Maty. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na kolejnych produkcjach gier.